Dzień dobry, Jacek Gądek, rozmowy Gazeta.pl, a jest już ze mną pan doktor habilitowany Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Kampanie parlamentarne w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, proszę mi udowodnić tezę, że kampania samorządowa, a wybory już raptem za parę dni, jest ciekawa i naprawdę zacięta, że jest arcyciekawa. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest jedna kampania. To jest jakieś 2500, prawie 3000 różnych kampanii. W związku z czym, no, jeżeli pójdziemy po takim najniższej linii oporu, no to w tylu różnych kampaniach na pewno coś ciekawego się znajdzie. A tyle, 2500, bo tyle jest gmin, powiatów. No, gminy jest gmin, ale doliczmy do tego powiaty, przy czym część powiatów to są gminy na prawach powiatu, więc to się pokrywa, więc tam powiedzmy w przybliżeniu niech to będzie te 2500, chociaż pewnie trochę więcej. No i rzeczywiście, oczywiście, co prawda mamy gminy, których jest ponad 400, gdzie kandydat bądź kandydatka na wójta nie ma w ogóle kontrkandydata, więc tam kampanii de facto nie ma, albo jest jakaś minimalna, ale myślę, że niektóre miasta, takie jak Kraków czy Wrocław, tam kompensują. No wczoraj mieliśmy doniesienia z Katowic, dosyć dramatyczne, jeżeli chodzi o kandydata trzeciej drogi, więc no myślę, że tu się dzieje i jest na co patrzeć. Ale z perspektywy mediów bardziej warszawskich, to ta kampania jednak jest dość nudna, niewiele się dzieje. Z pozycji takich centralnych, no nie ma jakichś mocnych przekazów, sztabów centralnych. Tak, tylko że środkiem do takich przekazów normalnie są klipy wyborcze, które prezentują partie ogólnokrajowe i w ten sposób wspierają swoją kampanię na poziomie lokalnym. Problem polega na tym, że dopiero co mieliśmy wybory parlamentarne. Na te wybory parlamentarne poszło bardzo dużo pieniędzy, ponieważ to była bardzo intensywna i bardzo ciekawa kampania. Na wielu poziomach to była gra o wszystko dla wszystkich. W związku z tym nic dziwnego, że w tej chwili brakuje tego rodzaju inicjatyw. Mieliśmy spotkania Ale wyborcze. Brakuje pary, brakuje pieniędzy. Jednego i drugiego. Formacje są wypalone, tą kampanię wyczerpane. Są wyczerpane i to dotyczy zarówno środków finansowych, jak i energii działaczy, no bo dosłownie pół roku później znowu mieliby się zaangażować z pełną mocą. Takiego zaangażowania można oczekiwać od samych kandydatów do sejmiku, szczególnie tych, którzy mają szansę, czy do Rady Gminy. Natomiast no, ich współpracownicy czy posłowie, którzy mogliby ich wspierać, oni są zmęczeni. Oni, myślę, angażują się w mniejszym stopniu, zwłaszcza, że na poziomie polityki ogólnokrajowej dzieją się oddzielne historie i tam też się bardzo dużo dzieje, więc no, trzeba albo pilnować jednej sprawy, albo drugiej. O co tak w istocie walczą poszczególne komitety ogólnopolskie? Zacznijmy może od Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość mamy najtrudniejszą sytuację w tych wyborach, ponieważ wiadomo, że wyniki sondażowe na takim ogólnokrajowym poziomie są kiepskie. Oznacza to utratę władzy w kilku sejmikach. Jeszcze nie wiadomo dokładnie w ilu, ale widać, że to będzie albo konieczność budowania koalicji, albo w ogóle utrata władzy, co wiąże się z utratą stanowisk na poziomie lokalnym, zatrudnienia dla swoich ludzi, co z kolei powoduje, że ci ludzie przestaną być lojalni wobec partii. No i to powoduje potworną erozję wszystkich klientów, współpracowników tej partii, no co może powodować jej dalsze pogłębienie się kłopotów na poziomie ogólnokrajowym. Więc ja sądzę, że stawka dla PiSu jest najwyższa. A to jest taka walka o przetrwanie, walka o życie dla Prawa i Sprawiedliwości? Aż tak wysoka jest? Może jeszcze nie walka o życie, natomiast walka, ogromna walka o wpływy, walka o życie dla wielu ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Bo oni obsadzili rozmaite urzędy właśnie na poziomie wojewódzkim czy na poziomie gminnym. No jeżeli zostaną stamtąd wyrzuceni, no to spowoduje to z jednej strony konieczność szukania pracy w innych miejscach, ale z drugiej strony przestają być dla tej partii klientami, no bo ta partia już im nie zapewnia zatrudnienia, więc już nie są tą bazą przetrwania. To jest zresztą coś, czego PiS nauczył się w porównaniu z tą kadencją 2005-2007. Wtedy robił swoją prawicową rewolucję, budował Czwartą Rzeczpospolitą bez tworzenia tej sieci klientelistycznej i to się nie udało wtedy. Za drugim razem zaczął to robić i zrobił to skutecznie, także rządził dwie kadencje. Czasu też było dużo więcej. Ale jeśli porozmawiać z ludźmi, którzy są blisko Nowogrodzkiej, z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni mówią tak. Naszym celem jest mieć najwyższy słupek. Pokonać na poziomie sejmików, ale ogólnopolsko, Koalicję Obywatelską. Być po prostu pierwszym, jeśli chodzi o poparcie społeczne. A rzecz druga, mieć mocną trójkę z przodu, czyli ponad 30% poparcia. I to jest taki cel. I oni nawet w mniejszym stopniu myślą o tych stanowiskach, o setkach stanowisk w którymś województwie, ale właśnie myślą z perspektywy polityki centralnej.
Właśnie, z perspektywy polityki centralnej, rzeczywiście dla wizerunku Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze jest to, żeby byli pierwsi, żeby mieli trójkę z przodu, żeby mieli te 30 parę procent, żeby było, że utrzymali wynik z wyborów parlamentarnych. Oczywiście z punktu widzenia centrali to jest kluczowe, ale z punktu widzenia tych setek, jeśli nie tysięcy działaczy na poziomie lokalnych, a to oni robią kampanię, sprawa toczy się o pracę i środki utrzymania, a nie o to, czy partia będzie miała 29 czy 30%. A jeśli PiS spadnie poniżej tego pułapu 30% i będzie jednak na drugiej pozycji za Koalicją Obywatelską, to co to oznacza dla PiS-u? No, bardzo utrudnia budowanie retoryki tej wygraliśmy wybory. To po pierwsze już nie da się tego powiedzieć wtedy już w żaden sposób, chociaż wydaje się, że PiS już przestał tak uparcie mówić o tym, że wygrał wybory, bo nie utworzył rządu, więc średnio to wychodzi. Co więcej, to by oznaczało, że ludzie jednak akceptują władzę Tuska i to, co robi rząd Donalda Tuska. Jeżeli nie odwrócili się od rządu Donalda Tuska po tych kilku miesiącach, to znaczy, że popierają te wszystkie działania, niektórzy mówią rewolucyjnie, inni powiedzą naprawcze. W związku z czym nie ma powodu, aby mówić, że to jest coś niesłusznego, nielegalnego, niewłaściwego i tak dalej. To załamuje tą narrację, dlatego mi się wydaje, że to jest takie ważne. Ale to PiS będzie po prostu nurkować, tak? Będzie pikować, żeby się w końcu roztrzaskać? Nie, aż tak to nie. Pamiętajmy, PiS ma bardzo... bardzo dobry, twardy elektorat. Tego elektoratu oczywiście nie jest tyle, żeby można było wygrać wybory. Czy 25% to ja może być? Ja bym powiedział, że nawet 15%. Oczywiście są inni to ludzie, skromnie. Którzy... Tak, ale to jest ten najtwardszy z twardych. Rzeczywiście. Oczywiście tam w tej chwili niektóre sondaże pokazują 22-24%, inne pokazują 30%. Nie mam jasności, z czego ta różnica wynika. Ale moim zdaniem jeszcze trochę tego elektoratu, który przybył do głosowania na PiS, również zostało z Prawem i Sprawiedliwością. To jest elektorat eurosceptyczny, elektorat socjalny, który dalej się obawia tego, że Tusk im coś zabierze, czy trzecia droga im coś zabierze. Więc nie dziwi mnie, że to jest dalej powyżej 20%, mimo tego, że dla dużej części tego elektoratu groźba, że Tusk zabierze, już zniknęła, no bo przyszedł i nie zabrał. A o co walczy Koalicja Obywatelska? To jest swoiste lustro, odbicie tego, o co walczy PiS, czyli przede wszystkim walczy o to, żeby potwierdzić to, że jest zaakceptowane, że linia postępowania rządu Tuska znajduje poparcie. Czyli jeżeli ten wynik będzie dobry, zwłaszcza jeżeli Koalicja Obywatelska znajdzie się na pierwszym miejscu, będziemy mogła pokazać, proszę Państwa, to co robimy znajduje poparcie społeczne. Ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią tak, że to jest kolejny etap, że nie wolno zostawić samorządu PiS-owi. Z punktu widzenia takiego strukturalnego, oczywiście, no bo... PiS-owski samorząd stanowi pewną przeszkodę dla władzy centralnej, ale nie tak dramatyczną. To znaczy większą przeszkodę w skutecznym działaniu stanowi władza centralna dla samorządu niż samorząd dla władzy centralnej. Bo jeżeli samorząd jest z innej opcji niż władza centralna, to po prostu będzie na trochę gorszej pozycji przetargowej. Więc to nawet jest w pewnym sensie niekorzystne dla mieszkańców bardziej niż dla samej partii rządzącej. Sądzi pan? Wiem, że prorokowanie to jest trudna rzecz. Mm-hmm. Zwłaszcza jak nie ma się dużej takiej puli sondaży. Albo daru do przewidywania. Ale to jest realne, że oto Koalicja Obywatelska wyprzedzi Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach na poziomie sejmików? Są sondaże, jest sporo sondaży, których wyprzedza i to całkiem znacząco, bo były sondaże takie, że było 30 do 24%, to jest wyraźna przewaga. Ostatnio było kilka sondaży, gdzie ta przewaga była niewielka, ale niepewność tych przewidywań przede wszystkim wynika z tego, że tam są bardzo wysokie odsetki niezdecydowanych, chyba nawet 16%. Więc to może powodować bardzo dużą niepewność. Co prawda ja podejrzewam, że ta duża pula niezdecydowanych wynika z dwóch czynników. Po pierwsze erozja elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a z drugiej strony w ostatnich tygodniach erozja elektoratu trzeciej drogi. Bo zauważmy, trzecia droga miała piękne 16%, natomiast później przed Hołownia obsunął w czasie dyskusję o ustawach aborcyjnych. No i w tym momencie ma trzecia droga w jakimś sondażu ma 8%. 14,5% w wyborach parlamentarnych trzecia droga uzyskała. A właśnie, skoro jesteśmy przy trzeciej drodze, PSL i Polska 2050, to o co oni tutaj walczą? PSL walczy w dużej mierze o utrzymanie wpływów na poziomie lokalnym, bo to jest ugrupowanie, które jest, zawsze było silne na poziomie lokalnym. W wyborach samorządowych miało lepsze wyniki niż... Dużo radnych, tak. Dużo wójtów.
Tak, więc oni są dobrze umocowani i myślę, że oni walczą o utrzymanie tych wpływów. Teraz te wpływy mogą być większe, ponieważ mają swoich ludzi w rządzie, więc tutaj jest pewna koordynacja i możliwe jest dalsze budowanie tego rodzaju wsparcia. Ale to można tak, sprowadzając to do konkretnego przykładu, na przykład PSL walczy o to, żeby trzecią dekadę marszałkiem Mazowsza był Adam Struzik. Tak? Między innymi tak. A za nim tysiące... osób tysiące miejsc pracy. Stanowisko. Tak, to jest analogiczna sytuacja jak z Prawem i Sprawiedliwością, który też ma na Podkarpaciu całą masę ludzi, którzy są za nim. No i PSL walczy o utrzymanie tej sytuacji. To jest ważne. Z podobnych powodów jak przy Prawie i Sprawiedliwości. Co prawda PSL-owi nie grozi taki wyraźny rozpad, bo tam chyba takich frakcji aż tyle nie ma, więc to nie jest taki problem. Ale to jest jak najbardziej utrzymanie miejsc pracy dla swoich ludzi. Polska 2050. No, tej formacji przy okazji poprzednich wyborów samorządowych nie było. Ona nie istniała. To o co oni walczą teraz? O poważne wejście do polityki. Znaczy weszli na poważnie, bo weszli do rządu i do parlamentu, więc tu jest podstawowy sukces. Ale na ten najwyższy poziom weszli, a lokalnie ich nie ma. Badania jeszcze z wczesnych lat 2000, profesor Margit Tawic, pokazały, że jeżeli partia nawet wygra wybory w krajach w Europie Wschodniej, ale nie zbuduje struktur lokalnych, to kolejne wybory przegrywa i znika ze sceny politycznej. Przykład ruchu Palikota. Doskonały przykład partii, która weszła na trzecie miejsce, nie rządziła, ale później została zmieciona z powodu braku struktur. I to jest w tej chwili główne zagrożenie dla Polski 2050, że ona w pewnym momencie się nie utrzyma, że bo politycy najwyższego poziomu, to oni przyszli z innych partii, mogą pójść do innych partii. To nie jest problem, prawda? Posłanka Jan czy wiceminister Joanna Mucha ma możliwości, jak Polska 2050 straci, to ona może pójść gdzie indziej i to nie zniszczy jej kariery. Natomiast dla Szymona Hołowni, dla innych działaczy to jest problem. W związku z czym oni szukają teraz tego zaczepienia na poziomie samorządu i widać, że to idzie średnio. To znaczy we Wrocławiu lepiej, bo tam kandydatka na Izabela prezydentkę... Izabela Bodnar jest mocną kandydatką tak, we Wrocławiu. Tak, tam to działa lepiej, natomiast wiemy, że w wielu miastach Trzecia Droga w ogóle nie wystawia swoich kandydatów. W Warszawie nie ma Trzeciej Drogi, za wyjątkiem plakatów i na poziomie Rady Miasta czy Rad Dzielnic. Więc tu jest dużo słabsza. I widać, że w Trzeciej Drodze trochę brakuje kadr. Bo trzeba mieć kadry nie tylko, żeby obsadzać ministerstwa, co jakoś się tam udało, ale żeby wystawiać właśnie kandydatów na wszystkich poziomach. Tutaj brakuje, no i trzeba to zbudować. Więc to idzie z trudem. Jeszcze dwie formacje. Konfederacja i Lewica. Lewica w wyborach parlamentarnych uzyskała słaby wynik. Ponad 8%, a wcześniej to było 14,5%. Konfederacja też słaby wynik w wyborach parlamentarnych. To jest, jak można zdefiniować ich tutaj cel w tych wyborach? Ich cele są, znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Konfederację, to celem Konfederacji może być dobry wynik w tych okręgach, czy województwach, czy w tych miejscach, gdzie Prawo i Sprawiedliwość straciło. Otóż, ponieważ oni są potencjalnie jedynym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli na południowym wschodzie, Małopolska, powinni się, gdyby miał im doradzać, skoncentrować się na kampanii sejmikowej na południowym wschodzie, bo wtedy są tym kołem ratunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości. Podlasie jeszcze lubelskie. Tak, tak, czy Podkarpacie, tam można próbować i wtedy oni mogliby wejść na poziom województwa. Ale to jest cel taki, żeby zostać przystawką Prawa i Sprawiedliwości. Tak. No ale dzięki temu uzyskać wpływ na urzędy, to nie jest tak. Suwerenna Polska była przystawką Prawa i Sprawiedliwości, zachowała swoją tożsamość i przetrwała, więc to nie jest tak, że koniecznie zostanie się zjedzonym, tak jak Liga Polskich Rodzin czy Samoobrona. Więc to nie jest aż tak dramatyczna sytuacja. Znowu ta partia ma pewien problem kadrowy, bo to nie jest ugrupowanie duże, więc mogą mieć problem podobny jak Trzecia Droga, ale jeżeli by skoncentrowali swoje siły na południowo-wschodniej Polsce, to myślę, że mieliby szansę na taki sukces. Natomiast jeżeli chodzi o... A Lewica? No właśnie, Lewica ma kłopot z wyborami samorządowymi. Zawsze miała, ponieważ miała największe szanse w dużych miastach, ale nawet w dużych miastach są małe okręgi wyborcze. To jest główny problem dla Lewicy, bo o ile w wyborach parlamentarnych mamy na przykład Warszawę, okręg 19-20-mandatowy, natomiast w wyborach sejmikowych w Warszawie są okręgi 5-mandatowe. W praktyce ten próg wyborczy jest bardzo wysoki. To jest 20% progu wyborczego. To jest 20, no prawie tak. Prawie czyli Lewica może się cieszyć, hej, przeskoczyliśmy próg ten symboliczny, 5-procentowy, tak. Ale mandatu nie zdobywamy, bo jest tylko 5-6 mandatów do rozdzielenia. Tak, to jest progu realnego nie przekroczyliśmy. Tak, w związku z czym tutaj
wydaje mi się, że Lewica walczy w dużej mierze o obecność. No, w Warszawie, myślę, idzie to nieźle przy kampanii Magdaleny Biejat, która w niektórych sondażach, bo w Warszawie te sondaże są, uzyskuje drugie miejsce i wyprzedza Tobiasza Bochańskiego, co samo w sobie jest no, czymś jednak imponującym, bo jak się porówna wyniki Razem i Prawa i Sprawiedliwości, no to widzimy, to są partie zupełnie różnego kalibru, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. Więc takie, ale to są pewne miejscowe sukcesy, które się, wydaje mi, nie przełożą taką strukturalną obecność w samorządzie. Donald Tusk, premier i lider Koalicji Obywatelskiej, stwierdził ostatnio tak. Taktyczne głosowanie części zwolenników Koalicji Obywatelskiej na trzecią drogę pozwoliło nam odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. W tych wyborach samorządowych jedynym kryterium będą nasze własne przekonania. Tusk wzywa do głosowania tylko na Koalicję Obywatelską. To jest taka szpila wbita koalicjantom? Jest to lekka szpila, no ale w tym to, że polityk wzywa do głosowania na swoją partię w kampanii wyborczej, no czy jest czymś absolutnie naturalnym. Ale przecież w wyborach w kampanii parlamentarnej Donald Tusk parę razy zaznaczył, że nie bójcie się głosować, a to na Lewicę, a to na Trzecią Drogę, jeśli one są bliższe waszemu sercu. To był wyjątek. Że to była sytuacja szczególna. Tam wiadomo, że chodziło o to, żeby i Trzecia Droga, i Lewica przekroczyły progi i miały miejsce i były koalicjantami, bo ich utrata byłaby dużo groźniejsza niż... Tak, znaczy spadek Trzeciej Drogi czy Lewicy pod próg wyborczy, czyli utrata 1 punktu procentowego, byłaby czymś dużo gorszym niż dla Koalicji Obywatelskiej utrata 1 punktu procentowego i 29 czy 30%. Ale w pana ocenie część wyborców, która zagłosowała 1 punkt procentowy, 2, 3, może 4, na Koalicję Obywatelską, tak na Trzecią Drogę, to tak w istocie to byli ludzie chcący głosować w pierwszym rzędzie na Koalicję Obywatelską, że taktycznie zagłosowali na Trzecią Drogę. Mogli być tacy. Ja niestety nie mamy narzędzi, żeby sprawdzić, ilu ich tak naprawdę było, bo nawet jeżeli byśmy zrobili badanie sondażowe, to są tak niewielkie odsetki, że one nie będą istotne statystycznie, no, nie będziemy mieli mocy. W Obywatelskiej tak to szacowano, tak w nieoficjalnych rozmowach mówili politycy, że to 2 punkty procentowe, może nieco więcej, tak to szacowano. Tak, twardych badań na to nie pokazywali. Bo takie szacowanie ma sens, ale to jest szacowanie intuicyjne na poziomie planowania kampanii, natomiast nie na poziomie naukowego dowodzenia. Tutaj mamy inne standardy dowodzenia i nie jesteśmy w stanie z tego zbadać. To jest jak najbardziej możliwe, ale to mnie zupełnie nie dziwi, że w tej chwili Tusk mówi, dobrze, główne zwycięstwo zostało już odniesione, a w tej chwili liczy się, kto będzie miał więcej. W każdym sejmiku, w każdym miejscu te przetargi będą troszkę inaczej wyglądały. PiS już nie ma w niektórych sondażach 34%, tylko jest na granicy 30% albo nawet 25%, więc to już jest inna sytuacja. Wspomnieliśmy krótko o Warszawie. Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat, Janusz Korwin-Mikke, Romuald Starosielec, Przemysław Wipler i Tobiasz Bocheński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Wymieniłem go jako ostatniego, ale w sondażach jest, albo tak intuicyjnie można podejrzewać, drugi albo trzeci. A Magdalena Biejat w sondażu, przynajmniej jednym, jest druga. Czy to jest jakaś jakościowa zmiana, patrząc na to, co się dzieje z kandydatem PiS-u i Lewicy w Warszawie? Znaczy, to byłaby rzeczywiście zmiana, jeżeli mielibyśmy drugą turę i druga tura byłaby Trzaskowski versus Biejat. To byłaby zmiana. W takim razie, niech pan się będzie prorokiem. Będzie druga tura w Warszawie, czy nie? Patrząc na dane, uważam, że może jej nie być. To raczej jej nie będzie, dlatego, ponieważ ten sondaż, o którym mówiliśmy, tam gdzie Magdalena Biejat ma te 12%. Mam ten sondaż właśnie. Rafał Trzaskowski 48%, Magdalena Biejat 12%, Tobiasz Bocheński 9%, a nie wiem, odpowiedziało 18%. I to jest to. Nawet jeżeli te 18% w ogóle nie pójdzie, to jest mało prawdopodobne oczywiście, bo pewnie część z nich pójdzie i w końcu zagłosuje na kogoś, to w tym momencie 48% to już jest 50 parę procent. Bo jeżeli się zmniejszy podstawę procentowania, to ułamek 48 robi się powyżej 50, więc z tego sondażu prorokowałbym, że tej drugiej tury nie będzie, ale jeżeli warszawiacy na przykład chcieliby bardziej jeszcze upokorzyć Tobiasza Bocheńskiego, no to mogą zagłosować na Magdalenę Biejat i wtedy spowodować, że będzie druga tura i druga tura, w której PiS będzie pytany, a kogo państwo poprą w drugiej turze, bo państwa kandydat nie wszedł do drugiej tury, no to jest bardzo niewygodną sytuacją dla Prawa i Sprawiedliwości, które rości sobie, próbuje mówić, że zwyciężyło w minionych wyborach. W tym sondażu Tobiasz Bocheński ma 9%. Mało, ale
15 października w Warszawie w wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość dostało 22%. Takie było poparcie. No, ta dysproporcja jest ogromna. Z czego to może wynikać? Z błędnego sondażu? Tego, że Tobiasz Boheński no, nie do końca jest rozpoznawalny. Powiem panu coś. Jeszcze zanim Boheński został wystawiony, tak oficjalnie w wyborach warszawskich, to jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości mówił mi tak. Ja nawet nie wiem, jak on wygląda. A to był przecież jego kolega z obozu. Więc to jest błędny sondaż, czy może błędny kandydat? Ja myślę, że nie wiem, czy błędny kandydat, ale przede wszystkim błędna strategia kampanii wyborczej. On jest mało wyrazisty, ale tą małą wyrazistością można wygrać nawet wybory prezydenckie, co pokaże za Andrzej Duda w dwóch wyborach, więc to akurat nie jest największy problem. Ale Patryk Jaki w poprzednich wyborach był bardzo wyrazisty. Był bardzo wyrazisty i uzyskał wynik może nie świetny, ale przyzwoity, taki, który pozwalał mu powiedzieć, proszę państwa, zrobiłem poparcie w Warszawie, popatrzcie, jestem mocnym politycznym fajterem. Boheński takiego argumentu nie ma. Co więcej, jak pamiętam początek kampanii Tobiasza Boheńskiego, pierwszej rzeczy, której się dowiedzieliśmy o nim z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, było to, że jest przystojny. No tak się nie zaczyna kampanii, ponieważ to pokazuje, no, że nie mamy innych argumentów. Mówimy, że jest kompetentny, że jest ideowy, że się zna, że ma wspaniały charakter. To są argumenty, o których mówi się w pierwszej kolejności. Tam ta uroda gdzieś tam może być na końcu. Ale może w tym jest pewien taki cynizm, że oto no, w pierwszym rzędzie no, to wyborca widzi kandydata, a potem go słucha. To może to, że jest przystojny, może nie jest jego wada. To jest to nie jest wada, to nigdy nie jest wada polityka, ale to, że ktoś jest przystojny, to trzeba ocenić samemu, jak się go zobaczy, a nie, że się usłyszy o nim, że jest przystojny. To nie działa to w ten sposób, więc ja bym tutaj powiedział, że strategia jest zła i ja myślę, że tutaj, że ta kampania Tobiasza Boheńskiego pokazuje, że jeżeli on nie jest w stanie wyrobić poparcia, które ma jego partia w danym mieście, no to nie jest to najlepszy kandydat na wybory prezydenckie, bo on, myślę, że to zrobiono mu taką rundę testową w trudnych warunkach, no ale widzimy, że jeżeli on nie jest w stanie przebić, jeżeli przegrywa z Magdaleną Biejat, no to jest jednak bardzo... Pan mówi o takiej rundzie testowej, o teście. Ma pan na myśli to, że w Warszawie zostanie przetestowany, a jeśli by ten test wypadł dobrze, póki co sondaże wskazują, że jednak ku temu nie zmierza, to mógłby w przyszłości, w roku 2025 być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości już na prezydenta? Polski? Myślę, że taki był zamysł od początku, żeby sprawdzić go w trudnych warunkach, zobaczyć, jak sobie radzi przed kamerą, jak sobie radzi w kampanii, jak sobie radzi w debacie. Wydaje mi się, że w debacie radził sobie nieźle, bo w TVP Info była ta debata i myślę, że to było ciekawe widowisko polityczne, ale moim zdaniem Tobiasz Boheński sprawnie się w niej zachowywał. Natomiast widzimy, że ta cała kampania, ona jest za mało wyrazista. Trudno mi jest wyróżnić jakiś wyrazisty postulat Tobiasza Boheńskiego. Jaki miał taki postulat. Co więcej, jego postulatem była budowa kolejnych linii metra. On narysował mapę, a w tej chwili ta mapa to jest prawie dokładnie to, co jest w oficjalnej dyskusji, linie M4, M5. To jest jeszcze układ. Cała nowa dzielnica Warszawy, te wizje Patryk Jaki bardzo wielkie kreślił. Ale może w tym jest jakiś zamysł, że oto taka niezbyt wyrazista, niepolaryzująca kampania Tobiasza Boheńskiego ma troszkę uśpić wyborców Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego. I w ten sposób, poprzez na przykład obniżenie frekwencji po stronie Trzaskowskiego, wślizgnąć się do drugiej tury. No na razie wynika, że z sondaży wynika, że nie bardzo to wślizgiwanie się wychodzi, więc ja bym tutaj nie przesadzał. Znaczy nie można kogoś wypromować, kto jest nieznany, na jakiejś zupełnej nieobecności, na takim braku wyrazistości. No moim zdaniem nie tędy droga. Co więcej, jeżeli chciałoby się to rzeczywiście zrobić, no to trzeba by włożyć dużo więcej energii, dużo więcej pieniędzy w takie uformowanie kandydata. Tak jak z Andrzejem Dudą w 2015 roku, gdzie znaleziono kandydata z drugiego szeregu i go wypromowano na lidera. Czy kampania Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, jest dobra, czy nie do końca? Prezydent Trzaskowski zrobił pewien bardzo charakterystyczny ruch na samym początku kampanii, który ja nazywam manewrem Aleksandra Kwaśniewskiego. To znaczy przede wszystkim orientował swoją kampanię na Tobiasza Boheńskiego, przeciwstawiał się jemu. To jest dokładnie to samo, co Kwaśniewski zrobił w 2000 roku, kreując na swojego głównego przeciwnika Mariana Krzaklewskiego, wiedząc, że Krzaklewski nie jest dla niego zagrożeniem, bo dla niego jakimś tam konkurentem był Andrzej Olechowski,
który miał dużo lepsze wyniki i rzeczywiście był podobny, adresował swój przekaz do podobnego elektoratu. Więc w tym przypadku Trzaskowski odnosi się do Bocheńskiego, podczas gdy Biejat jest, ma odrobinkę lepsze wyniki, więc wydawałoby się, że to do niej powinien się wszystkim kierować i widać, że to w ostatnich dniach zaczął robić. Ale gdyby się odwoływał od początku do Magdaleny Biejat, to zbudowałby dla siebie konkurencję? Prawdopodobnie tak, biorąc pod uwagę, że ten kandydat, do którego się odnosimy, kogo krytykujemy, dajemy mu widoczność. Więc z punktu widzenia Rafała Trzaskowskiego, on chciał dać widoczność wyrazistemu przeciwnikowi, znowu wykreować zagrożenie, że przyjdzie PiS i popsuje. Ale nie dał tej widoczności Bocheńskiemu, skoro tenże Bocheński ma dość liche poparcie. Tak, no to może nie wyszło w tym sensie, no ale wynik dalej jest dobry, więc myślę, że nie ma problemu. Trzaskowski wykorzystał w kampanii przede wszystkim inwestycje, no bo to jest zawsze przewaga tego, który ubiega się o reelekcję. Inwestycje numer jeden, otwarto już taką przeprawę rowerowo-pieszą nad Wisłą widzenia... i też kreśli drugą, też trzecią, kończy drugą linię, kreśli też trzecią, czwartą linię. Znaczy ja myślę, że dla warszawiaków ważniejsza jest trasa tramwajowa na Kasprzaka, która nie jest może tak medialna, bo wiadomo, kładka przez Wisłę, piękne widoki, świąteczna atmosfera i tak dalej. To oczywiście na pewno nie zaszkodziło, bo to jest przyjemne miejsce. Jeszcze nie miałem okazji się przejść, ale wybieram się tam na pewno. Natomiast z punktu widzenia warszawiaków dużo ważniejsza jest trasa tramwajowa na Kasprzaka, budowany tramwaj do Wilanowa, który jest problematyczny ze względu na trudności dojazdów, choćby do studia Agory. Więc tutaj myślę, że to te duże, twarde inwestycje transportowe, to są te główne argumenty. One się toczą, więc tutaj Trzaskowski może budować poparcie właśnie na tym, że dużo robi. Ale są też na takiej niwie ogólnopolskiej albo zupełnie innej, rządowej czy też prokuratorskiej wydarzenia, które przykuwają uwagę opinii publicznej. I na przykład ostatnio odbyła się cała fala przeszukań w nieruchomościach, w domach, w mieszkaniach u Zbigniewa Ziobry, u innych wiceministrów sprawiedliwości, też u posła Dariusza Matyckiego, związanego z suwerenną Polską. Czy to ma jakiś wpływ na wybory samorządowe? Ma wpływ na ogólnopolskie poparcie dla partii politycznych. Wiemy, że to może przyczyniać się do dalszej erozji wpływów Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż wydaje się, że tych afer już tyle wyciągnięto na wierzch, że ludzie są w pewnym sensie uodpornieni. Jest taka koncepcja w naukach politycznych, która się nazywa zmęczenie skandalami. Że w pewnym momencie kolejne ujawnianie kolejnych skandali już nic nie zmienia, ponieważ ludzie są tak tym nasyceni, to podejrzewam, może w jakimś sensie mobilizować elektorat bardziej Koalicji Obywatelskiej, który mówi, no tak, cały czas widać, ujawniamy tego, trzeba pilnować, żeby ten PiS teraz z samorządu wyrzucić. I myślę, że to ma głównie taką funkcję, bo elektorat Prawa i Sprawiedliwości już został... już się zmniejszył na skutek pierwszych doniesień, tych ujawnień, pierwszych spraw. A taka awantura w koalicji rządzącej o aborcję, zwłaszcza między Szymonem Hołownią a Lewicą, ma przełożenie na kampanię wyborczą samorządową i może mieć przełożenie na wyniki tych wyborów? Jak już powiedzieliśmy, ma wpływ przede wszystkim na wyniki trzeciej drogi, bo widzieliśmy bardzo drastyczny spadek, no bo to jeżeli to w sondażu było 16, a teraz jest 8, czy coś w tym rodzaju, no to jest jednak dramatyczny spadek poparcia. A było wiadomo, że elektorat trzeciej drogi jest dużo bardziej liberalny obyczajowo niż politycy trzeciej drogi, zwłaszcza politycy PSL. Ale sam Szymon Hołownia na tle zwłaszcza parlamentarzystek Polski 2050, sam to zresztą mówi, jest konserwą. Sam takiego określenia używa. Na tle elektoratu Polski 2050 również jest konserwatywny. To szkodzi. Tak, to szkodzi trzeciej drodze, to szkodzi Polsce 2050. Zobaczymy, czy jak znowu wrócą obrady Sejmu i Szymon Hołownia będzie mógł być uśmiechnięty, ironiczny i zabawny, czy odbuduje tą swoją sprawnością jako marszałek Sejmu swoje poparcie, bo w dużej mierze na tym te wyniki sondażowe trzeciej drogi bazowały, że on po prostu sprawdził się jako marszałek Sejmu. Teraz widzimy, że okazał się ideologicznie niekompatybilny z własnym elektoratem, co jest istotnym problemem. Więc jestem bardzo ciekawy, jak wróci tak zwany Sejmflix, to czy będziemy mieli tego rodzaju zwyżkę, zwłaszcza, że zacznie się od tematu kłopotliwego, bo właśnie od aborcji, chyba już w przyszłym tygodniu. Tak, już dzisiaj na posiedzeniu, które się zaczyna 10, czyli raptem 3 dni po wyborach ma stanąć sprawa aborcji. Ale w czerwcu, 7 kwietnia mamy wybory samorządowe. W czerwcu będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Czy można te wybory samorządowe potraktować jak taki test przed wyborami europejskimi?
Tylko do pewnego stopnia. Znaczy, wiadomo, każde wybory są testem popularności, zwłaszcza te wybory sejmikowe, bo one są najbliższe wyborom ogólnopolskim. Wybory europejskie są testem w trudnych warunkach. Dlatego, ponieważ w wyborach europejskich zwykle frekwencja jest niższa, w związku z czym to są wybory, gdzie korzystnie wypadają partie o najbardziej, o najwierniejszym zmobilizowanym elektoracie. W pierwszych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2006 roku Liga Polskich Rodzin miała gigantyczny wynik. W sondażach chyba miała kilka procent, zdobyła 14% i był wielki sukces. Właśnie dlatego, że tam frekwencja jest niższa, więc elektorat partii radykalnej jest bardziej zmobilizowany i buduje ten wynik. I ten wynik też było widać w wyborach poprzednich do Parlamentu Europejskiego, gdzie PiS miał bardzo dobry wynik, ponad 40%, no i zdobył dużo miejsc. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Zobaczymy, czy ta zwyżka frekwencyjna, którą widzieliśmy 15 października, czy ona przełoży się jakoś na wybory europejskie. Jakby wybory europejskie przekroczyły 50% frekwencji, no to już byłoby naprawdę dużo. Pamiętajmy, że tam zwykle było 20 parę procent. Ale w wyborach parlamentarnych rekordowa frekwencja wyniosła około 74%. Rekordowa. Jaką pan teraz w samorządowych frekwencję prorokuje? To bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że gdzieś tak około 50. Tak, myślę, że wie pan, to jeszcze tak, na którym poziomie? W wyborach sejmikowych prawdopodobnie ona będzie wyższa w miastach, niższa na wsiach. W wyborach prezydentów, wójtów i burmistrzów ona będzie najwyższa na wsiach, ponieważ wybory wójta są tam fundamentalne, kluczowe i tam się polityka koncentruje. Natomiast w miastach ona może być odrobinkę niższa niż ale niż szans na podtrzymanie tego trendu i utrzymanie tej frekwencji na poziomie około 70% myślę, nie ma. Że nie ma. Nie ma. Znaczy, bardzo będę się cieszył, jeżeli się pomylę. To jest ten moment, kiedy prognozuję pesymistycznie, ale bardzo chętnie się pomylę i da mi to wielką radość. Stawiamy kropkę. Doktor habilitowany Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i do zobaczenia.